Pewnego razu był sobie czerwony kapturek i mama powiedziała, żeby przyniosła leki dla babci. No i ona szła przez las i nagle zjawił się wilk i potem wilk tutaj rozmawia z kapturkiem. Potem kapturek widzi domek babci i tu jest babcia. Tutaj kapturek wchodzi i kapturek rozmawia z wilkiem przebranym za babcię, a potem wchodzi leśniczy i zabija wilka. I potem babcia i wilk, potem babcia i kapturek. Babcia podziękowała kapturkowi za lek. Zaczyna się to od domu czerwonego kapturka. Potem czerwony kapturek idzie do mamy. Mama daje czerwonemu kapturkowi koszyczek, żeby zaniósł do babci, bo babcia zachorowała. Potem czerwony kapturek idzie z koszyczkiem do lasu, spotyka wilka. Wilk zaczepia czerwonego kapturka, pytając gdzie idzie i co robi. Potem wilk przegania czerwonego kapturka. Jest pierwszy on przy domu babci. Wilk przychodzi do babci i zjada babcię. Potem czerwony kapturek dociera do domku babci. Pyta się, bo zauważył zmianę w wyglądzie babci. Myśliwy przyszedł, by wilka przegonić i uratować babcię. Wilk ucieka potem z domu i nie przychodzi więcej do babci.